Są ich tysiące. Nie pomagają moskitiery czy zamknięte drzwi i okna. Muchy opanowały Czechy w zachodniopomorskim. Wchodzą do mieszkań, oblepiają też wszystko, co jest na zewnątrz. Mieszkańcy mówią o pladze, są bezradni, nie mogą spokojnie żyć. Wojciech Gaweł. Tak nie da się żyć. Już 2 lata mieszkańcy niewielkiej wsi Czechy na Pomorzu Zachodnim zmagają się z plagą much. Były muchy, no bo to jest wieś. Tak? Są muchy, no normalne, ale nie tyle. W tym roku natrętnych owadów wyjątkowo przybyło. Multum much, które wchodzą nam do domu, do jedzenia, przeszkadzają nam we wszystkim, tak? Nie można zjeść grilla. Pani Dominika, choć ma pokaźną posesję grillować na świeżym powietrzu, tego lata nie będzie. Mąż smaży, kłada w pojemnik, przynosi do domu, siedzimy i jemy grilla. Nie korzystamy z posesji praktycznie w ogóle. Mieszkańcy walczą z namolnym intruzem wszystkim, czym się da. Lepami, moskitierami i opryskami. Tu mamy klapki, każdy pokopywany, wypić kawę czy coś, to cały czas się bije i skąd to przylatuje i nachodzi, to ja nie wiem. Miejscowi podejrzewają, że wylęgarnią much może być pobliska ferma trzody chlewnej. Byliśmy na lustracji terenowej tam na terenie chlewni, weszliśmy zabezpieczeni na teren chlewni. Nie stwierdziliśmy, komisyjnie nie stwierdziliśmy, żeby te muchy tam występowały. Entomolodzy twierdzą, że wzrost liczby owadów to skutek utrzymujących się wysokich temperatur. Deszczu w Czechach nie było od tygodni, za to much przybyło i to na kilogramy. No to zmiotłam wszystkie muchy, wzięłam w jednorazówkę, przyszłam do sklepu zważyć. To 2 kilogramy much było. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy żyjący w pobliżu fermy. O, jedzie jedna z nich. Wózek przykrywa siatką. Dziecko nie patrzy na świat, tylko na siatkę. Muszki sobie latają. Dzięki Bogu mam moskitierę. Wieś walczy też z plagą w sieci, licząc na jakąkolwiek interwencję. Mieszkańcy drżą też o swoje zdrowie, bo muchy roznoszą zarazki. My nie jesteśmy w stanie przytrzymać jedzenia, znaczy utrzymać czystego jedzenia. Ono, te muchy siadają, a my to jemy, tak? Jeszcze człowiek dorosły odmachnie, ale małe dziecko nie. Inspekcja sanitarna zapowiedziała ponowną kontrolę okolicy, a pobliska ferma chce powołać eksperta, który określi źródło plagi. Aby nie tylko stwierdzić, że sytuacja nie dotyczy naszej fermy, ale skąd pochodzi, tak abyśmy mogli ten problem po prostu zidentyfikować. Miejscowi z przerażeniem myślą o nadchodzącym gorącym lecie, które jeszcze bardziej może muchy rozochocić. Dla wydarzeń Wojciech Gaweł, Polsat News.